oglądania sztuki i rozumienia się trzeba też nauczyć. Ale a przy okazji nie należy się tego bać, wstydzić. Oczywiście arogancja ludzka jest wszechmocna i ona często właśnie pokazuje, że ludzie plotą głupoty. Ale tak jak... No, ja nie nazywam przedmiotów, nie przezywam ich. Daję wolną rękę. Jeden zobaczy konia, drugi zobaczy żonę, trzeci zobaczy sam siebie. A tutaj możemy zobaczyć? No tutaj możemy zobaczyć, co chcemy zobaczyć. No jest to moja wyobraźnia, tak czy inaczej. A jak chodzi o przekaz, to ja swoich prac nie tytułuję, bo często sam nie rozumiem, dlaczego taki pomysł mi wpadł. I oczekuję właściwie pewnego rodzaju dyskusji ze strony widza, który dalej pozwala mi pracować, bo jeżeli on ma jakiś rodzaj refleksji, czy emocji, czy w ogóle nie przechodzi obojętne, no to jest to dla mnie sygnał, że gdzieś tam trafiłem i warto robić to dalej. Mając jakiś tam bagaż lat za sobą i rodzaj obserwacji, nasuwają mi się takie po prostu pomysły. No to nie jest, że ja się zmuszam, czy wymyślam, tylko to jest reakcja na to, co mnie otacza. A jeżeli chodzi, że to czasami ktoś przezywa, że to są jakieś przeistoczenia czy przerobienia ludzkiego wyglądu, to radzę wszystkim spojrzeć dokładnie w lustro. No wie pan, bajki towarzyszą nam od samego dzieciństwa i co dziwne, nie są to bajki la la la, przytul mnie czy coś, tylko że smok goni tam kogoś, czerwony kapturek ucieka przed wilkiem, nie mówiąc już o bajkach Greena, braci Green czy innych, to najbardziej młody organizm chyba pamięta takie strachy na lachę, że tak powiem. No a poza tym, jeżeli ktoś śledzi, ma rodzaj edukacji na temat historii naszego bytu tutaj na tej planecie, no to dinozaury w cudzysłowie niedawno wyginęły. Pewien pomysł, jeżeli on w mojej głowie urósł czy pojawił się, ja poprzez rodzaj technologii i możliwości wyrażenia tego w sposób oczywiście jakiś bardziej dosadny, czasami pewien pomysł lepiej zabrzmi w rzeźbie, a czasami nie da się niektórych pomysłów przedstawić tak w rzeźbie, jak w malarstwie, czyli w jakichś nastrojów czy innych elementów odbioru naszego świata. Do pewnego momentu w moim życiu moje prace tytułowałem, nawet pisałem wiersze, jakieś elaboraty, coś tam, żeby bardziej dostępne było to, co tu jest zrobione. Ale byłem zaproszony na pewien uniwersytet w Osnabrück, matematyczny, jakiś tam super. I organizując wystawę, czas naglił, zapomniałem tytułów. Podpisów tych pod tym. No i wchodzi pan rektor i mówi: panie Kazimierzu, ale Niemcy to muszą mieć tytuł, wytłumaczenie tego tytułu, anegdotę i jeszcze wytłumaczenie tej anegdoty najlepiej. Ja mówię: no to może jakieś tłumaczy szybko coś, bo zaraz wernisaż, studenty, profesorzy będą wchodzić, co ja powiem. No dobra, więc znalazło się dwóch, akurat jeden był historykiem sztuki i pisarzem, a drugi poetą. No więc studenci wchodzą, profesorzy i jak to człowiek ma w zwyczaju, podchodząc do jakiegokolwiek przedmiotu, to szuka jego nazwania, żeby mu łatwiej. No są tacy, którzy nie muszą, ale przeważnie ludzie szukają tytułu, patrzą, z czego to jest zrobione, pukają, dotykają i tak dalej. No więc oni tak wszyscy wchodzą, szukają, nie ma tytułów, odważniejsi podchodzą do mnie i się pytają, dlaczego ja nie tytułuję. Więc ja sobie uknąłem taką teorię, że matematyka to jest właściwie dyscyplina, która bardziej w wyobraźni działa
niż umysł artysty, bo tu w lewo nie ma początku, w prawo nie ma początku, końca nie ma, na dole dzieją się dziwne rzeczy, nikt jeszcze nie dotarł do samego środka Ziemi, u góry w ogóle chemia, biologia, wszystko się zmienia. Otwórzcie swoje szare komórki i próbujcie sami to nazwać. No więc oczywiście to była zasługa tych tłumaczy, bo to poeta, to złotousty postawi pięknie mówić i tak dalej. Więc jak oni zaczęli mi tłumaczyć to, co, jak oni to interpretowali, to ja się poczułem malutki. I od tego momentu przestałem tytułować, bo stwierdziłem, że często, gęsto widz ma więcej go dotyka w tym, co ja zrobiłem i mocniej to interpretuje niż ja sam. Zauważam, że zainteresowanie tą dziedziną życia, czyli jakby smakowania różnych estetyk, jest coraz mniejsze. I nie chcę powiedzieć, że to jest czyjaś wina, czy zasługa, czy kara, czy jakkolwiek to nazwać. Po prostu nasz czas przyspiesza. Pomagają nam przy tym media, nauka i technologia. My często nie docieramy do tych wynalazków i uproszczeń, które nam proponują media. One szybciej biegną niż nasz umysł. A dlaczego mieliby ludzie przychodzić? Nie wiem dlaczego. I tak uważam, że ta dziedzina dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi. Uważam, że właściwie nie jest mu potrzebna, bo tylko ponieważ edukacja i tak leży, nie mówiąc już o innych dziedzinach życia, to taki widz przeciętny, niechcąco trafiający na taką wystawę, on ma kłopot z tym, bo on raz, że nie zna ciągu. Uważam, że oglądania sztuki czy rozumienia sztuki trzeba się tak samo nauczyć jak języka polskiego, matematyki, fizyki i tak dalej. A jeżeli on przyjdzie z ulicy i nagle go coś dotknie, czasami być może nawet wzbudzi w nim emocje, to on sobie nie może z tym do końca poradzić. Także niech on ogląda sobie tego Facebooka. Ale serdecznie zapraszam na moją wystawę, bo pomijając to, co ja tam chcę przekazać w sferze filozoficznej, to wydaje mi się, że te prace są o tyle interesujące, że są jakby pokonywaniem materii, jak chodzi o ceramikę oczywiście.